co robisz? Cześć, robię mapę na Polaka. Tak? A wiesz, Ania, że jest taka strona, że możesz wpisać jakieś miasto i ci wyskoczy, jaka jest tam temperatura? Na serio, to jest coś robię. Cześć, Paweł, skąd masz taki flash? Bo wiesz, za 3 dni jest muzyka, a ja nie mam rzeczy. Mówiłam przez internet, tutaj masz pokazany tak jak ja, jak też możesz się kupić. Aha, okej. Okay. Paweł, ja narysowałam komiks. No ładnie, a czy wiedziałeś, że można też malować komiksy na stronie z internetowymi zamówionymi aplikacjami? Tak? To jest łatwe. No ładnie. Paweł, chcesz posłuchać muzyki? No chętnie posłucham. Proszę. Cześć Paweł, dzisiaj pani z przyrody oddawała sprawdziany. Jeśli chcesz, możesz wejść na e-dziennik i zobaczyć, jaką masz ocenę. No dobrze, zaraz się zaloguję na dziennik naszej szkoły. O, faktycznie, widać jaką mam ocenę. Paweł, w co ty grasz? Od ilu to jest lat? Od 7. Lepiej zainstaluj sobie jakąś grę edukacyjną, ty będziesz miał takie same dobre oceny jak ja. Cześć Mateusz. Cześć, co robisz? Uczę się na angielski na sprawdzian. Z książki? Nie, z internetu, fajna strona jest. Aha, okej. Okay. To pa. Gdzie Paweł jedziesz? Na wycieczkę na A w ogóle wiesz, gdzie masz jechać? Nie, bo mam na to wiecie. A, to fajnie. No, zostawi sobie lekturę, bo dopiero będziemy zaczynać 8 rozdział. Nie chcę się czytać, może jak posłuchamy audiobooka. Dobra, włączę. Dobrze, słuchajmy audiobooka. Rozdział 8. Noc dla... Dzwonię na policję, mam zamontowany chip. Co zrobić? Nie mam mojego autobusu na rozkładzie jazdy. Możesz trafić na internecie. A to jest ciężko, tak? A, dzięki. Za 3 minuty, okej. Okay. Mateusz, co się stało? Chyba złamałem nogę. Już dzwonię do na pogotowie.